pierwsza atrakcja. Ja myślę, że ci się spodoba. Tak? Makijaż na drag queen. O tak. Oczywiście żartujemy, zapraszamy cię do salonu piękności. Ula, ale ja już jestem piękny, to po co? Albo będziesz piękniejszy, ponieważ będziesz miał regulowane brwi. Nie da się. Będziesz miał zabieg na twarz, taki jak robią prawdziwe dziewczyny. Może usta. To wygląda jak już szedł do dentysty, ja się boję. Ważne pytanie ja mam. Tak? Co jest dzisiaj ze mną robione? Ma być regulacja brwi i peeling kawitacyjny z maską. Co? Ale wiecie co mnie boli? Nos. Tutaj Patryk zawołał moje pytanie. Ja się powiedzieć. Dzisiaj rano brałem prysznic. Ulala. Już się czuję piękniejszy. To będzie bolało, tak? Nie. Boję się was. Znaczy pani nie. Aha, to super, dziękuję. What? Ale fajny robocik. A to już do pani przychodzi? Tak, robiła. Dużo panów, chłopaków. A na co to jest? Co to robi? Teraz oczyszczam tylko buzię. Demakijaż, powiedzmy, w wersji kobiecej, natomiast tutaj z różnego zanieczyszczeń, potu. Mógłbym tak zasnąć. Jak już wiecie, to jest trzeci odcinek z serii Babskiego Dnia dla naszych facetów. I teraz nadeszła pora właśnie na Patryka. Jeszcze ani razu żadnego chłopaka nie skrzywdziłyśmy, no chyba, że paznokcie świeżego. Zazdrosne jesteście, że co nie wy tu leżycie. Wyobraź sobie męski dzień, co oni robią? Grają w gry. Ja tu przyszedłem walczyć z stereotypami, a wy takie rzeczy gadacie. No właśnie, co byśmy zrobiły na męski dzień? Pobudka 8 rano. No i już się zaczyna. Tak, bo każdy facet tak robi. Ej, nie, wiesz co, Hania? Trzeba odpalić jakieś mistrzostwa w telewizorze, bo jakieś piłkę na siłę. Wiesz, oglądać wszystkie sporty, byleby nie interesować się tym, co się dzieje w domu. Tak. Chipsy, piwko i co jeszcze? Mi jest przykro, nie nagrywam. Mi też albo granie na PlayStation jeszcze. Ale co, wy możecie dać nam pomysł, co byśmy mogły w sumie robić z dziewczynami w takim męskim tak. Dniu. A to jest peeling? Tak, to już jest peeling kawitacyjny. Czuję pianę. To robimy za pomocą ultradźwięków. To nie piana, to mi się wydaje? A to teraz będzie mi chłodniej w twarz, bo nie ma tak bakterii, które bronią od chłodu. Ja myślałem, że to lutownica do czoła. Przez ile teraz nie muszę się myć? Do wieczora. O Jezu, to stypa. Proszę pani, czy ja mam naturalnie małe usta? Nie. A wypnij troszkę. Nie są takie małe, nie. Ja nie jestem odporny na ból. A to niech pani nie ostrzega. Albo ostrzega. Ała! O Jezus, okropne to! Jestem gotowy. Teraz powinienem się obudzić i nie mieć dwóch brwi. Ała! Jak coś to nie patrzę, to tylko nerwy, nerwione miejsce. Ło, a to co? Tu daję taką maseczkę jeszcze na szyję. A na twarz jaką? Algi, czy jakąś taką kremową, czy w płacie? Algi! Dzień dobry, jestem u kosmetyczki, nie mogę gadać. Proszę odzwonić za około 10 minut. Uuu, to wosk! Wyrwie ci całą twarz, nie będziesz miał oczu, ust ani nosa. Ej, fajne. Jaki fajny nóż w ogóle ma pani do tego. Jaki nóż? Szpatułkę. Czy jeszcze jak kanapeczka? No i od tego momentu mamy święty spokój. Faust, możemy iść do domu, uciekamy. Co, pachnie ładnie? Nie czujesz? Zawsze muszę sobie przypominać, że nie masz banku. Po jakim czasie taka maseczka zastygła? Zawsze trzymamy tak około 20 minut. 20 minut. No jaki to jest twardy. Książę z bajki. Nie mogę tu u pani zasnąć. Tylko poduszkę bym potrzebował i jakiś karton od pizzy może być. Ej, ależ to w ogóle co jest grane? O Jezus, ale mi przyjemnie. Proszę, a mogę zobaczyć lusterko? O Jezus, ale śliczne woda. Już naprawiamy. Jak wrażenia? Czuję się fresh. Fresh water soda. Kochany, mamy dobrą wiadomość. Mam nadzieję, że jesteś głodny. Czy ja muszę chodzić do damskiego kibla dzisiaj? Nie musisz udawać kobiety przez cały dzień, dobra. Ani ten. Ale tylko po prostu babski, chodzi okay. O vibe, że jest taki... Wiesz, jak chcesz iść z koleżankami na fajne jedzonko. Yes, queen, slay. Patryk, jak myślisz, jakie jedzenie zahaczymy dzisiaj? Takie lekkie, zdrowe. O, to mam nadzieję, że się nie zawiedzisz, bo idziemy do wegańskiej restauracji. Podoba ja mi się bardzo, to. Bardzo lubię to miejsce i wszystko tutaj jest totalnie wegańskie lub wegetariańskie. Ja to nigdy nie byłam. Kocham mięso. Słuchajcie, jest tu przepyszny żurek. Tata babka powiedział, że to jest najlepszy żurek, jaki jadł w życiu. Wow. Że w ogóle nie czuję, że on nie ma tam mięsa. Ulala. Wow. Dziękuję. Ej, to wszystko wygląda niesamowicie ładnie. Test wegańskiego skwarka prosto od Haniuli. Jest tofu, a jest git. Tofu jak skwarek, zwykły. No. Ej, ja nie wiem jak oni to robią. A na przykład pierogi, totalnie smakuje jakby to był ser, a to jest tofu z ziemniakami.
What? Przepyszne. Przepyszne. Ale ciasto też jest dobre. Dobra, jak w ogóle kopać, jak wygląda jak panierce. Próbujemy. Trochę jak kurczak w panierce. Ej, mega dobra. A jak tam twoja lasagna? Uwaga. Uporządzone już. Ale dobre. Tylko wziąłem za dużo i nie poważyło całą mordę. Ja od siebie dodam, że jem ostatnio kurczaka non-stop i nie wierzę, że to jest kurczak i on nie jest kurczak, bo to jest... Przepyszne i ma strukturę jak kurczak. Ma takie faktycznie włókna i let's try. Wow. No więc kochani, my sobie jemy może nie aż taki damski obiad, ale myślę, że jak najbardziej wyjątkowy. Kończymy i lecimy na kolejną atrakcję. Brzuchy najedzone, Patryś, jak było? Bardzo dobre. Spodziewasz się, gdzie cię teraz zabieramy? Podziewa się, bo ogólnie ja jestem największą fajtłapą w takich rzeczach i zdradziłam, gdzie idziemy znowu! Fausti tak, no a w tej galerii to coś takiego powiedziałeś. Mogę się wysikać w galerii w sumie. No. Widzowie, wy już też wiecie, jedziemy do galerii, ale po co? No to zaraz się przekonacie. Zakupki z przepiórami! Ale nie tak byle jest. Jakie. To będą przyjemne zakupy, ponieważ to my będziemy dla ciebie robić stylizację. Mamy na to 2 minuty. No i od ciebie będzie zależało, która stylizacja wygra. No dobra, ja idę do przymierzalni, a Fausti pomału zaczyna. Tak. 2 minuty, czas, start. Dobra, dobra, dobra. Podoba mi się coś takiego. I powiem szczerze, że widzę Patryka w czymś takim. Tak, wezmę Patrykowi te spodnie. Jakiś 42 rozmiar z tego, co słyszałam. Dobra, i biały t-shirt. I słuchajcie, easy. Mamy taką, która nie pasuje w ogóle do tego, do tej bluzy, dlatego jeszcze zobaczmy jedną rzecz. Nie zdążyłam. Nie zdążyłam, zdam mu koszulkę, która w ogóle nie będzie pasowała. Hit! 2 minuty od teraz, start. Słuchajcie, tutaj jest fajna bluza. Wydaje mi się przynajmniej fajna, chociaż ma jakiś taki... Boję się jej! Dobra, to ja się boję wziąć tamtej bluzy jednak, bo mi pipka. Ale szukam dalej. O, to są fajne spodnie. Dobra, biorę je. Wy wiecie, że ja lubię zielone. Ta mi się mega podoba. No i by się przydały jakieś fajne dodatki. 25 sekund. Krawat. No nie no, nic mi się nie podoba. To jest tych dodatków. To jest dodatek mój. 3, 2, 1. Nie poszło mi najlepiej. Przesuł bluzę i alarm. Pierwsza stylowa. Zobaczmy, czy mi pasuje w ogóle. Ale przystojny chłopak. Normalnie tutaj z Ameryki. Ej, wiesz kto tak się ubiera? W GTA mam Trevora. Nie Trevora, tylko CJ'a. CJ. I CJ ma w sobie taki fit bardzo podobny. A teraz czas na drugi. Mi się dobił kolorów. Uuu, kocie ruchy, chyba nie dobrze wiem. Się w tym czujesz. No dobra, teraz jest idealny moment, żebyś nam powiedział, w którym outfitie czujesz się lepiej, który ci bardziej pasuje. Nie mam pojęcia, które jest dobre. I nie wiem, który mi bardziej pasuje. Powiem tak, i w tym bardzo dobrze wyglądasz. Byłbym na pewno bakietę nie nosił, nie? Bo ja nie lubię bakietów. Powiem to, w którym prędzej bym wyszedł na miasto, jest to ten. Siebie w baseballówkach, mimo że fajna była, to siebie po prostu w tym nie widzę. No i nice. Wygrałam! Ale tamto też mi się bardzo podoba, żeby nie było. Bardzo miło, stówkę nas ode mnie dostajesz biczkiem. O, dziękuję pięknie. Przepraszam. Właśnie z Pałacu się umówiłyśmy na stówkę. Ale słuchaj, Patryk, to nie koniec twoich zakupów z nami, bo teraz idziemy na coś, czego jeszcze nie było. Patrzmy na pomysł z Hanią, że skoro już byłeś z nami na zabiegu kosmetycznym, to przydałoby ci się dobrać jakąś fajną pielęgnację do twarzy, żebyś mógł buźkę myć czymś i smarować dobrym kremem. A to się nie myje po prostu tym samym co głowę i wodą. Ciało? Na początku jakieś oczyszczanko, co? Ja bym proponowała jakiś żel do mycia twarzy. To wygląda jakby było dla mężczyzn. A tak naprawdę, wiecie czego bardzo potrzebuję? Na usta. Patryś mówi, że ma suche usteczka, biedne usteczka delikatne. To jakiś balsam do ust. Dobra, dobra. O, ten jest w ogóle mega dobry. On jest dobry w ogóle, smaczny jest. Będę go jadł. Maseczka jest mi potrzebna. I jeszcze te pod oczy płatki. Te wyglądają na koreańskie i eleganckie, to znaczy, że będą dobre i ogólnie zawsze szukam takich maseczek, które mają jakieś koreańskie napisy i sobie myślę, okej, okay, that's it, to jest dobre. Ojej, piaste kwiatki na pryszcze. Ej, zawaliste. I bierzemy sobie też. Mhm. Ważne jest to, żeby był jakiś krem ochronny z SPF-em. Strasznie dużo dziwnych słów, nie? Strasznie, ale mam wrażenie, że mnie komplementują ogólnie cerę, więc jest git. Maseczki, plasterki. To wszystko dla mnie? Tak. Żel do mycia twarzy rano i wieczorem i tak. Krem to i na dzień i na noc. Możesz mieć podproszenie. Tak. Ale, Jezu, ale nie myj tym pach. Twarz tylko. Twarz. Jezu, ja już widzę, jak oni krem.
I czy to jest czas na ostatnią atrakcję? Boję się jej trochę bardzo, bo powiedzieliście, że pobudzi mi jelito. Bój się, bój. Ja chcę tylko powiedzieć widzowie, że ja mam teraz bardzo wykończającą serię na moim kanale i subskrybujcie oczywiście. Ale czemu to myślisz, że ma być wykończająca? No bo widzę, jak się ubrałaś na sportowo. Nie, jestem po prostu bardzo wygodnie ubrana, ponieważ będziemy odprawiali rytuał. Czarną mszę? Artur, przyrzekuj kadzidło. Coś mega podobnego. Będziemy jakby budować bardziej swojego wewnętrznego ducha i pomoże nam w tym pani, która jest no taką wiedźmą, bym powiedziała. Oczywiście, Patryk, żartujemy. Będziemy się uczyć tańca brzucha i tutaj przyszła Madzia nam pomóc oczywiście w tym. Dzień dobry. Patryk, jak ci się podoba? No nie mogę się napatrzeć. Najpierw zaczynamy od góry, czyli będziemy tu pracować klatką. No, jest kobieco, więc musimy tutaj troszeczkę pokazać. Ej, to jest mega męczące, mówię. A ja czuję brzuch. Kolkę. Do przodu i do tyłu też, jest najbardziej. Nie mogę spotykać. Dobrze. No to co, dodajemy ręce. I mamy tutaj taki kroczek, który polega na zagarnięciu biodrem do przodu, biodro idzie. Slay! Slay queen! Na oko ujemy Czyli chłopaki, które nie umie tańczyć. Ugnijcie sobie trochę kolana i próbujemy zrobić wychył do tyłu. Delikatnie. Ja skręcam, ale robi też dźwięk. Działa. Ja też. Benek, Benek! Kochani, układ specjalny dżentli i taniec brzucha. Bardzo, ale się bardzo zmęczyłem. Widzimy się w kolejnym odcinku o 17. Pa! Pa!